zabójcy. Za nogi go. Wiem. Może na cholerę jasna, ale ja go nie mogłem zabić. No ty jeszcze nie oglądał tego odcinka wcześniej. Walnąłeś, nie zobaczyłeś, podstawa czaszki, te sprawy telefonem znajdź. No szybko, musimy wykasować te SMS-y od ciebie. No szybciej. Ale go nie ma. No jak nie ma telefonu? No nie mogę go znaleźć. No dobra, wracamy do pracy, chodź. No chodź. Pokaż, jak zamknij. Mój mąż jest wariat. Od strzewem już od dawna na noże szli. Jak policja zacznie wężyć, to SMS z groźbami znajdzie i przy ludziach się kłócili. No jak nic, zabił szefa. Co do tego nie mam wątpliwości. No nie chciał, ale zabił. Starszy ratownik wraz z kierowcą karetki już dłuższą chwilę zostało odnalezione. Pracownicy zostali poproszeni przez policję o nieopuszczanie miejsca pracy. Jak już wszyscy państwo wiecie, na drodze na tyłach znaleziono ciało właściciela zakładu. Zginął dzisiaj. Kiedy ostatnio państwo go tu widzieliście? No ze 2 godziny będzie. Każdy z państwa z osobna zostanie przesłuchany. Proszę sobie przypomnieć wszystkie ważne fakty w tej sprawie. Wszelkie konflikty, awantury, sprzeczki. Jest Jura. Sprawdziliście. Także został oficjalnie poinformowany o śmierci ojca. W tej sytuacji to on dziedziczy firmę. To rozwiązuje wszystkie jego problemy. Pod warunkiem, że nie wyda się, że jest zabójcą. Tak, będę przesłuchał drugą tą... Sytuacja nie, ciekawie, wszystko zostanie dokładnie dogłębnie przeanalizowane. Ty go zabiłeś, gnoju jeden! Co? Co? Kłóciłeś się z nim, okradłeś go! Może bardzo się kusił, ale go nie zabiłeś! A widziałem, jak się z nim biłeś, spaciku! Proszę się uspokoić! Ciekawe kiedy, jak się ojciec zna spity, bez wyraz! A, tu już rozdzielałem, nie? Dobra. Mówię, syn Włodzimierza? Tak, ja jestem. Nie pójdziesz mnie? To może do biura, panowie, pójdziemy, bo... Dobrze. W brązowej kufajce. Proszę. Teraz ja jestem właścicielem, żeby to dla wszystkich było jasne. Ja jestem. Proszę. Pięknie. Tu, nie widzisz? Starszy ratownik pomaga pacjentowi. Śmierci szefa. Trwają przesłuchania. Paweł Prudnik najprawdopodobniej zostanie oskarżony o zabójstwo szefa firmy. Bo wszyscy współpracownicy mówią śledczym o ich dzisiejszym konflikcie. Prudnikowie szukają dowodu niewinności. Marzenka, cholera jasna, mają mnie. Już mnie jeszcze od razu na policję nie dzwonili. Panu to się mogło udać. Ale się nie udało. Tu jesteście, ale on mnie wkurza. Będzie chryja z takim szefem. No. Jakby co, to go widziałem po tym, jak go ojciec z firmy wypieprzył. Oskara? Oskara. Ojciec go wywalił, wyszedł. Ale później wrócił, na stówę. Nie mówiłem tego na zeznaniach, ale jak trzeba będzie, to powiem. To mógł zabić ojca? No o tym mówię. Dobra, uciekam, bo mam rodzinę dzisiaj. Dziecka i tak się wszystko popieprzyło. Paweł, to się mogło udać. Słuchaj, możemy go w to wrobić. Ale co ty mówisz? No on musiał wrócić do tego składziku i ojca dobić. Tak musiał być. Przecież ja go nie uderzyłem tak mocno. Słuchaj, ojciec, zanim go zatrudnił, założył tam monitoring. On może nie wiedzieć, że się przy bramie nagrywa. To się musiało nagle, jak on tam wrócił. To jest hoki, jakbym powiedział. Ja to zgłoszę. Nie widzę tego policji, to by nie było dać się tym przeciwka. Ja bym powiedział, że się nagrało. Paweł, myśl. Ale ja już napisałem to. Wydaje mi się, że ja go zabiłem. Że ty ja go zabiłem, tak? A ja bym się pomylił, to co jeszcze raz wykręcił. Dubel. Kolejny. Jakoś go doczekać, przychodzisz. A policja szuka śladu wszystkiego. No i będą ślady, przecież przy ludziach się szarpali, tak? Idziemy tam, myśl trochę. Idziemy, musimy zobaczyć, co się nagrało na tym monitoringu. Nie martwię się, czy sezon, czy nie. Wrócić, ale ojciec nie chce mieć z nim nic wspólnego. Po bójce z jednym z pracowników ciało ojca zostaje znalezione w pobliskim lesie. Pracownik twierdzi, że nie zabił, ale namówiony przez żonę wspólnie z nią tuszuje zbrodnię. Tylko syn zamordowanego wie, co się naprawdę stało i cieszy się, że dziedziczy zakład. A ci policjanci tak samo są. Pracownik i jego żona nie poddają się. Chcą udowodnić, że to Oskar zabił. Oskar Rudnicki złożył zeznania obciążające pracownika, ale nie zamierza na tym poprzestać. Właśnie odnalazł telefon ojca i widzi SMS-y z groźbami. What is? Co się dzieje?
Hipnoza. Ty kojarzysz tego Michała Sapkowskiego? Jak mam Michałem na nazwisko? Maciek raczej. Michał. Jurek, Michał. No, nie Sapkowski, bo Sapkowski to napisał Wiedźmina między innymi. Tylko Stępowski. Stępowski, znasz Stępowskiego? Nie, Gibbon, nie. Gibbona? Nie, fajny człowiek. Bójce z jednym z pracowników ciało ojca zostaje znalezione w pobliskim lesie. Pracownik twierdzi, że nie zabił, ale namówiony przez żonę wspólnie z nią tuszuje zbrodnię. Tylko syn zamordowanego wie, co się naprawdę stało i cieszy się, że dziedziczy zakład. Ale pracownik i jego żona nie poddają się. Chcą udowodnić, że to Oskar zabił. Oskar Rudnicki złożył zeznania obciążające pracownika, ale nie zamierza na tym poprzestać. Właśnie odnalazł telefon ojca i widzi SMS-y z groźbami. To kolejny dowód winy pracownika. Szefie? O, mam komórkę ojca. Twój mąż nieźle mu groził. Może pójdę z tym na policję, co? Nie, nie nieś im tego, nic nie zrobił. A co w ogóle chcesz? Chciałam z tobą porozmawiać. Możesz przejść ze mną do księgowości. Odkąd byłeś tu ostatni raz, bardzo dużo się zmieniło. Chcę coś pokazać. Dobrze. No to chodź. Co to jest? Co to za syf? No ja tu jestem przy tej maszynie. Nie? To nie wiesz, masz to sprzątnąć. Zimno, że jak chwili na planie. Dzisiaj tu będą nowe porządki. A, jasne. Teraz to wszystko będzie chodziło jak w zegarku. Zawsze marzyłem o firmie, ale z ojcem się nie dało dogadać. I teraz w końcu mam, co mi się należy. Córka Franciszka Mrozika jest w ciąży z ratownikiem z zespołu jej ojca. Dobra, wiesz, jak takie filmy, to że się będziemy opowiadać. To chodzi mnie o to, że... Marzena Prudlik wywabiła nowego szefa z biura po to, by jej mąż mógł dotrzeć do nagrań z monitoringu i zdobyć dowód na to, że nie jest mordercą. Szefie, możemy jeszcze podejść na halę? Może później, dobra? Co się tu dzieje? Co tu robisz? Nagrania, wiesz? O, to musiał być pewien monitoring. Ojciec usunął. Co? Ty go usunąłeś? Ja? To ty zabrałeś nagrywarkę. Nigdy w życiu nie widziałem. Ty gnoju, to ty go zabiłeś. Ty się na mnie nie będziesz darła. Bo co? Tutaj wiecie co? Wynocha spod. Od dzisiaj tutaj nie pracujecie. Do widzenia. Słyszałam? Żegnam. Proszę bardzo. Proszę. Nie mają na mnie nic. A ja na tego gościa aż za dużo. Pięknie się podłoży. Sam mógłbym mu prezenty do pierdla wysyłać. Tymczasem córka Franciszka Mrozika wraca z poszukiwań. Nie zabił go! Przysięgam! Proszę się odsunąć. On sprawdzi na winnego Oskara! Bardzo fajny gość. To był monitoring, on go ukradł. Tam się na pewno nagrało, jak on wrócił tutaj jeszcze potem. Proszę się odsunąć. Ale mój mąż naprawdę nic nie zrobił! Paweł! Dobrze gra. Zostaniem pracowników i nowego szefa, Paweł Prudnik zostaje zatrzymany przez policję jako podejrzany o zabójstwo szefa. Tymczasem ratownik medyczny wraca do domu, z którego zniknął jego współpracownik. Zaczyna podejrzewać, że coś złego mogło się tutaj stać. Znowu ten wątek, żaden paniczny.